Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, z tej strony duże P, to jest bitwa o Pitos, najbardziej kozacka bitwa freestyle'owa w Polsce. A co? Bez fałszywej skromności, bo... Zakład pracy. To jest temat... Zakład pracy. Dobra, rozbujamy to, kurwa. Daj bit. No. Yo, cio. Cio, cicho, kurwa. Yo. Dobra. Słuchaj tego, yo, 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 yo. Jaka praca, skumaj to leszczu. Wpierdol tej walce, należy ci się z urzędu. I popatrzcie kurwa na tego drania. W przedszkolu był jak podatek, bo nikt go nie chciał odprowadzać. I ciebie rozpierdalam. I wiesz, że ja tutaj zgarniam kurwa hałas. Popatrzcie kurwa na takie szmaty. Na jego nerkach syzyf mógłby harować na dwa etaty. I wiesz, że ja ciebie ziomel w szamie. Masz taką mordę chamie, że ty rasz na nocnej zmianie. Co jest chamie? Tak cię wkurwię, a wygląda gorzej niż wampir po dniówce. I wiesz, że skuwaj to, kurwa chłopaku, wygrywasz rzadziej niż Ferdek Kiepski jest po średniaku. I wiesz, rozwalam łaku, bo ja zawsze mam kurwa prawdziwy atut, a ty skończyłeś wyższą szkołę robienia hałasu z jebie, więc tutaj nie ma pracy dla ludzi z twoim wykształceniem. Zakład pracy na wino u szyderca odpowiada Ferranzo. Yo, yo! Wyższa szkoła robienia hałasu, synuś. Twoja grupa krwi to WSRH minus. I to jest proste. Napierdalam ziomka i cię tnę po mordzie, kurwa, demonologia. I to jest proste, to jest dobre. Ja jadę konkret, a ciebie nawet słoń zrobił w trąbę. I to jest proste, ja napierdalam. Kiedy wchodzę, to teraz tu dostaję hałas. Jaki urząd, kurwa, to jest zwykła dziwka. Jego podania nie przyjmie nawet piłkarz. I to jest proste, kurwa, jadę teraz w pętlach. Ale teraz się zaprezentowałeś jak Ledia, jak Legia. Dobra, daję pancze, możesz robić za sprzątaczkę. Jesteś najlepszy w Ajaxie. Dobra, yo, mordo, chwila. Koniec rundy na temat, spokojnie, chwila, już. Bez tematu po 30 sekund, jedziemy. Dobra, za sprzątaczkę, yo. Ja robię za sprzątaczkę, to jest dobra opcja. Obmyślał, że ostry ułauk Jasza nagrywał, ja tu tylko sprzątam. I wiesz, że pojadę kurwa dalej, więc w tej walce kurwa masz pozamiatane. Jaka krew, popatrzcie kurwa jaki typ. Przez taką pizdę nawet tampon nie jest żadny krwi. I tak tu wpadam z dziwko, bo ty dla mnie jesteś skończoną pizdą. I wiesz, że jak wpadam, weź ogarnij, w twoim inkubatorze kręcili rimek szklanej pułapki. I wiesz, te monologia, kurwa jadę ziomal. I co ty mi kurwa tutaj gadasz o słoniach? On jest kurwa nekrofilem z jebie, przychodzi na cmentarz i dupie śpiewa Love Forever. Zmiana! Yo. Dobra. Ej, ty w bani masz taki burdel, ziomuś, że nie ogarnie tego nawet perfekcyjna pani domu. To jest proste i to jest proste, ziomal. Kiedy wbijam, to mogę cię rozwałkować. Perfekcyjna pani domu, jestem zajebisty, a ty miałeś w odbycie test białej rękawiczki. Dobra, napierdalam i to jest proste. Co ty na to? Może byś pościerał kurze, szmato. Dobra. Już przejście? Możesz. Dobra. Popatrzcie na niego, jaka melepeta. On test białej rękawiczki robi na dyskotekach. I wiesz, że kumasz rentę tego łaka. Wygrasz ze mną jak test białej rękawiczki staraca. I wiesz, że tak się tu odznaczam dobrym stylem. I wpadaj mi cię kurwa teraz pijem. Jaki kurwa dom, skumaj łaczku. Wygrasz ze mną jak Piotruś pan zamieszka w domu starców. I wiesz, jesteś tak brzydki. Jedyna szansa, żeby założył rodzinę, to Simsy. I wiesz, że grasz dla kultury. Jesteś Simsem, bo każdy patrzę na ciebie z góry! Zmiana! Yo! Ha. Dobra. Dobra, wchodzę i mamy tu szyderce. The Sims, kurwa, myślałem, że walczę z nim, a nie kurwa z nerdem. I to jest proste, dostaniesz pysk. Ty jebany nerdzie, zaraz ci wyskoczy dysk. I to jest proste, kiedy się wpierdalam szmato, no to zawsze kurwa jest hardcore. I teraz sprawdzaj, teraz tak, to jest grane. Co do sprzątania, już masz pozamiatane. I to jest proste, jestem dobry. Chyba się kurwa wychowałeś w komórce na miotły. I to jest proste, to jest zwykła dziwka. Nawet w komórce na miotły straciłeś sygnał. Okej.
Sorry. Ej, ej, ej! Ja wiem, że wy byście zawsze chcieli dogrywkę! Japa! Zróbmy to prawidłnie jak trzeba. Czy uważacie, że lepszy był Szyderca? Czy myślicie, że lepszy był Ferranzo? Werdykt jest moim zdaniem dość jednoznaczny. Ferranzo było zajebiście, ale ostatnie wejście troszkę zjebałeś. Szyderca lepiej przechodzi dalej! I jest w półfinale!